Dzień dobry, witam serdecznie. Pytacie się, jak znalazłem na Wojanowicach. Otóż tak, ostatnio z Kati podleciliśmy właśnie z Matrunerowic do Wojanowic. I tutaj, słuchajcie, mam parę rzeczy do pokazania dla Kati. Słuchajcie, muszę jej pokazać Kati, co tutaj mam, jaką mam misję do zrobienia, więc spokojnie wszystko jej wytłumaczymy. A więc, moi drodzy, na samym wstępie zostawiajcie łapencję w górę, zanim dolecę do Kati domku. Okej, musicie zostawić łapkę w górę. Komu się uda, niech napisze o tym w komentarzu. I jesteśmy, dobra. Dzień dobry, Kati. To mi tam znowu włazi, od potąd chciałam. Co to za niepożądek tutaj wszystko jest w tym domku? Chciałam odpocząć. Ała. No, chciałaś odpocząć, no już odpoczęłaś już. Ej, no niemożliwe, po prostu on mi kazał latać elytrą, ja tą elytrę zostawiam. I ja ją będę używała dopiero jak będę gdzieś wracała, bo ona mi jest ewidentnie niepotrzebna do szczęścia. Zdejmuję elytrę. Kati, nie uwierzysz w to, chodź, coś ci muszę pokazać, musisz to zobaczyć. Dobra, musisz to ale zobaczyć. Daj mi jakąś bluzkę. Masz spodenki. No. A weź się nałóż, zobaczymy czy pasują do ciebie. Spodenki? No. A co one dają? No weź nałóż. Klątwa jakaś. Jaka? Ale weź nałóż. Uciekaj mi stąd. No masz po polsku, kurczę. Dobra, po angielsku też bym zrozumiała. Chodź, coś ci pokażę, dzisiaj coś ci pokażę, wiesz co? Będę pokazywał ci parę fajnych rzeczy. W ogóle tutaj taka ciekawostka, że chyba ze 3 miesiące temu zrobiłem tutaj rybę, wstawiłem, wrzuciłem do wody i patrz, i ona przetrwała, ale w jaki sposób? Fajnie wygląda, no. Ej, kozakko, to nie będzie? Nie wiem, ona tak lubi widocznie, ona se lubi tak poruszać. Nie! Ona wraca zawsze na to miejsce, rozumiesz? Patrz, cyk, i ona tam sobie... Patrz, jaka wkurzona jest. Zobacz. Ej, no chciałam jej pomóc, tam nie miała tlenu wody. Bąbelku. Uderzyła cię, tak? Pływać. No, no dobrze, zobacz, jak się cieszy, ona się cieszy. A ty ją chciałaś ususzyć. Ty. Nie, dobra, dobra, no pokazuj, dobra. Co masz mi pokazać. Słuchaj, dzisiaj, no? Ja mam taką misję, ponieważ bardzo chcę, żeby moje włosy były żółte, kolorowe, takie ładny kolorek jak wcześniej miały. I były czerwone, już trochę są, zeszło ta czerwonizna. Czerwonizna zeszła, dobra, no czaję. I mam dwie rzeczy ci do pokazania, tylko obiecaj, że nikomu nie powiesz, bo to jest w nie, sumie obiecuję, pokażę. Tajemnica. Nie, to jest tajemnica, musisz mi przyrzekać. Nie. Że nikomu nie powiesz. No to nie, nie pokażę, no to nie pokażę. No nie, no bo, nie, żartowałam, dobra. Dobra. Pokaż, obietruję. Jak dobrze wiesz, od kilku miesięcy ciągle on nam rozkazuje, każe różne rzeczy zrobić, nie? A słyszałeś, co ja powiedziałam? Co? Obietruję. Obietruję, to nie jest obiecuję. No to ci nie pokazuję. Nie pokazuję. No pokazuj, żartowałam. To obieca, że nikomu nie powiesz. Obietruję. Bo nikt o tym nie może wiedzieć, rozumiesz? O to chodzi. Obietruję. Nie chodzi, że mam jakieś tajemnice, że nikomu no dobra, nie chcę powiedzieć. No dobra, nie powiem nikomu, no za kogo ty mnie masz? No dobra, to chodź, szybciutko, powiem chodź. Powiem tylko całej wiosce. Tu nikogo nie ma w tej wiosce. Olala. Dobrze, to tak. Musimy wejść na domek Vojanito. Musimy wejść na domek Vojanito. I co tam będzie? I tutaj kiedyś ukrywałem taki specjalny bloczek, o tutaj. Tylko go teraz już tutaj nigdzie nie ma, ponieważ no go zabrałem, zaniosłem do takiego pewnego miejsca i on stamtąd zniknął. Nie wiem, kto to zrobił, kto mi zabrał ten bloczek. No ale tutaj gdzieś był kiedyś, nie? Nie no wiem, i on... co? Może znowu tutaj jest w tym samym miejscu, nie wiem. To mi chciałeś pokazać? No. Weź mi pomóż szukać go, bo go nie mogę no, znaleźć. No znalazł se łosia do szukania kamieni. Jo! O! Jest! Oddaj to, oddaj to! Oddaj to! Oddaj to, Kati! Ty! Znalazł się! Jak to jest możliwe? Oddawaj to! Oddawaj, Kati! To nie są żarty, Kati, to nie są żarty, serio, przyrzekam ci. Kradzione! Oddawaj, oddawaj. Słyszałeś takie coś kiedyś? Oddawaj. Od, nie, da, znaleziony, nie kradzione. Kati, no. Tak mi kiedyś ktoś powiedział i to chyba prawda jest. Czekaj, czekaj, ja cię tutaj zaraz nie, z elytrą złapię. Nie kradzione, nie kradzione. Dawaj go. O nie, wpadłem do dziury, prawie. O Jezu, a wiesz, że ta dziura to jest zrobiona jednym TNT? Lol. Dawaj, dawaj to, dawaj to. Znalezione, nie kradzione, no, kurde, jak Kati. Mnie nie dotykaj. Kati, uspokój się, to nie jest zabawne. Napiszcie Kati, że tu
Czy to jest poważna sprawa, jak ty śmiesz w ogóle tak robić, Kati? Moje włosy nie będą czerwone. Kurde, kiedyś byłem łysy, byłem blond, byłem teraz czerwony, ja chcę być znowu blond. Oddawaj. Ej, a czekaj, jak to czy to blond, czy to blond, czy to blond. Nie stawiaj tego nigdzie, błagam cię, nie. Broń Boże, Kati, oddaj go. Nie stawiaj, proszę, nie, bo zniknie. Muszę słuchaj. To zrobić. Kati, nie stawiaj, proszę, nie rób tego. Oddaj. Muszę to zrobić. Dawaj. Nie stawiaj, Kati, nie... No to już jest moje matrusarki. Słuchaj, to nie jest zabawa, słuchaj! Ja znalazłam to, więc znaleźć. Ale mnie wkurzasz. Nie kradzione. Dawaj to. Dawaj to, no czekaj, bo znaleźć się muszę. Oddaj to. Jedzenie to świętość, ogarnij się, dobra. No dobra, już oddaję, bo cię zabiję. Oddawaj, oddawaj, oddawaj. Jest, masz, idź się. Jezu. Słuchaj, jakbyś go... To za niespodzianka była, że ja nawet dosnąć tego nie mogę. Jakbyś to postawiła, to by ten napis twoje włosy nie będą już czerwone zniknąłby, rozumiesz? No to by zniknął. A wiesz ile ja tego szukałem? To jest jedyna opcja, żebym był znowu blondynkiem, nie? Dobra, chodź. Ostatnia rzecz, którą ci pokazuję, to... Bo takie niespodzianki to nie niespodzianki. Tylko nikomu o tym nie mów. Nikomu o tym nie mów. To jest nie miejsce... Powiedziałam o tym. To jest miejsce... na Wojanowicach. A czekaj, gdzie ty poszedłeś? Na którym nikogo dobra, jeszcze nie było. Przy domku Wojana jestem. Dobra. Dobra. Jeszcze nikogo tam nie było? Nie, to jest miejsce, w którym ja byłem, ale no z Wojanowicza nie było. No dobra, ale ja to odkryłem, ja to odkryłem, rozumiesz? Ale normalnie zaraz ci nie pokażę mojej tajemnicy, największej tajemnicy, normalnie. Dalej, pokazuj mi co. Dobra. Masz na łyż spodnie. O. A to co mi? I wchodzimy tutaj. Chodź. Patrz. A ty bijamy. Masz spodnie? Bijamy tu. O kurczę, tu ktoś był. Nie, nie było nikogo. Dobra, i musimy to daje? Rozwalić. Czekaj chwileczkę. Poczekaj, czekaj. Mam nadzieję, że te spodnie mi nic nie zrobią. Dobra. Nic ci nie zrobią. Założyłaś? No. Lol. Lel. Dobra, lel. Czekaj. I co teraz? Czekaj, nie przerywaj mi, bo ja tutaj kopię. Kopię drewno. Nogą. No tak, kilofem. No nie mam się kierki, dobra, o co ci uwaga. Lata. Widzisz o, to? Nie widzę, bo mnie woda ściąga. Dobra, ogarnij to. Jaskinia? Tylko tej jaskini nigdy tutaj nie było. Wiesz, że ona się pojawiła sama? Co? No, bez kitu. Jak to nie było? Nagle jest? Nie było i jest. Patrz, przecież my tutaj rozwalaliśmy wszystko i zobacz. Tu jest wszystko udokumentowane, że faktycznie. Patrz. Myślałeś, że uda ci się zmienić kolor włosów? W taki łatwy sposób? Wykonuj moje zadania, wszystko będzie jak dawniej. Na co? Samym początku udaj się na Matrunerowice. Nie, to już jest stare, to jest stara informacja. Słuchaj, ten bloczek ma być tutaj i nikt tego nie może dotykać. Nie, nie dotykaj. Mów kobiecie, nie dotykaj i co zrobi? A jak myślisz? Nie, no nieźle. Dobra, ej, Kati, nikomu o tym miejscu nie mów. To jest największa zaraz tajemnica. Nie, bo Kati, bo dostaniesz dzieje? Bana. Co? Nie można. Nie możesz. Czemu? Nie możesz, bo a to po co jest... mi te spodenki były? No a możesz je ściągnąć teraz? No nie wiem jeszcze. Weź spróbuj. No ej! Serio? Lol. No łetam, myślałam, że bez nich nie wejdę. Ale jakieś jest... lag. Kati, pamiętaj, nikomu o tym nie mów. Znowu jeśli te da... parówy latają, jeśli nie! Jeśli ściągnę te spodnie, bo ja jak nie ściągnę, to powiem wszystkim. No to, ale to musi spałaś tutaj już, czy nie? Nie. To weź się połóż spać. Połóż kiedy spać. Kiedy ściągnę? I wtedy musisz zginąć. Co? No. No nie tutaj! To jest moja miejscówka. To jest Wojtka domek. Ale ja byłem pierwszy, ja znalazłem to. Co dobra, idę do bobodziarki się przespać. Dobranoc. Co? Żeby te... No. Dobra, słuchajcie. Tajemnica dla Kati została ujawniona. Mam nadzieję, że Kati nikomu tego nie rozpowie. Idę rozpowiedzieć całej wiosce. No, spróbuj tylko. Wiesz, że wtedy ja mogę zginąć i już więcej się nie pojawić tutaj.
trudno się mówi. Żartowałem, nikomu nie powiem. No to super, patrzcie, mamy tutaj przyrzekaj na, nie wiem, na diamentowy kilof. Przyrzekam na nieprzyrzekanie. Dajesz? No nie, Bibie, bo serduszka już nie mam. Ale musisz zginąć, rozumiesz? No, nie bij mnie, no! O, bierz itemy. O, nie masz spodenek, super, dobra. Ale bez sensu, bo te spodenki ma truner. Weź się trzeba wyrzucić, weź się spalić w labie czy coś. A nie, ja wkręcę kogoś z nich. A chłopacy wiedzą, co to jest? Musisz zrobić coś takiego, patrz. Że musisz komuś powiedzieć, że ma wszystko ściągnąć i rzuć, i musisz do niego powiedzieć, że ma cały czas klikać prawy przycisk myszy i rzuć mi pod nogi. Dawaj, patrz, ja klikam i rzuć mi pod nogi. Czekaj, no. I trzymam prawy. Czekaj, myszy. No. I patrz. Oj. I musi mieć, czekaj, cały pasek, jedno miejsce w ekwipunku tutaj na tym paseczku na dole. Dawaj, no jeszcze raz. No to już za dużo. I teraz, prawo, dawaj, pa. I pa. Cyk. O nie! Nie ściągnę tego ale teraz. Oddaj, bo ja chcę komuś je tak sprezentować. Ale jak ja mam to oddać? No oddaj. Tak? Chcesz tego? Zgiń. Dobra, ej, to w takim razie oddaję ci spodenki. Proszę. Czekaj. Gdzie one są? Uwaga, oddaję spodenki Kati. Uwaga. Stój tutaj pod domkiem Wojana. Wow! Ej, dobra, ale najpierw ty sobie zabierz te itemki, a później mi daj te spodnie, bo ja ci nie chcę zabrać, wiesz? Ej, dobra, utknąłem diamenty w diamenty masz? Utknąłem w bobociarce. Serio? No, ale muszę podłogą wyjść. Czekaj, dam radę? Wyjść podłogą, bo ja nie jestem w stanie ci pomóc. Zabiorę ci wszystkie itemki. Nie zabieraj, proszę. Dawaj spodnie. Dzyk, jest. Dobra. W takim razie... Dziękuję za uwagę, Kati. Mam nadzieję, że nikomu nic nie powiesz na ten temat. Idę do całej wiosce. Także w takim razie zapraszam również na mój drugi kanał. Również do sklepu matrunetitris.com. Jest, no i zapraszamy również do Kati. Także yeah. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa! Hej!